Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Dziś spróbujemy opowiedzieć Wam o 5 podstawowych błędach, jakie popełniamy wszyscy przy wyborze, przy zakupie smartfona. A policzyłeś je sobie? Tak, policzyłem. Jest takich 5 kardynalnych błędów, które większość z nas prawdopodobnie popełnia lub ma sporą szansę popełnić. No i spróbujemy Wam jeszcze podpowiedzieć, jak takich błędów uniknąć. To zapraszamy. Jak sobie tam myślałem o tym, jaki jest najbardziej powszechny błąd przy zakupie telefonu, to ja bym go podsumował takim zdaniem. Jakoś się zmieszczę. To jest o tyle ciekawy błąd, że my go popełniamy przy zakupie bardzo wielu rzeczy, bo go popełniamy bardzo często przy zakupie komputera, samochodu, mieszkania. Niektórzy przy zakupie różnych ciuchów na zasadzie... To szczególnie kobiety, tak? Tak, walizka, którą właśnie kupiliśmy, zawsze okazuje się za mała, samochód ma za mały bagażnik, a telewizor po przyniesieniu ze sklepu w magiczny sposób się skurczył i wydaje się mniejszy niż w sklepie. Tak, lub się okazuje, że mieszkanie mamy za małe do tego telewizora, który chcielibyśmy kupić, to jest... I często się zdarza tak, że kupujemy telefon, z którym sobie potem nie dajemy rady, bo jest dla nas za duży. I ponadto jeszcze wybieramy telefon, który... W pewnym momencie zacznie być za mały. Tu akurat myślę, że Konrad miał w szczególności na myśli pamięci telefonu. Tak, pamięci telefonu to jest i to nawet pamięć... Niedoszacowanie. I to nawet pamięć dyskową, chyba bardziej niż, niż RAM. No oczywiście brak RAMu jest bolesny, natomiast no, generalnie systemy operacyjne sobie z tym jakoś tam radzą, wyłączają aplikacje w tle i tak dalej. Natomiast no, jak się zaczyna kończyć miejsce na, powiedzmy, na dysku, no to już gorzej. To trzeba się zastanowić, co odinstalujemy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj karta, możliwość założenia karty i wyrzucenia tam na przykład zdjęć pomaga, ale... Też nie zawsze. Nie zawsze, bo nie wszystko na kartę jesteśmy w stanie wypchnąć. Nie wszystkie telefony pozwalają dane aplikacje przewalać na kartę, nie wszystkie aplikacje też na to pozwalają. Zatem, jak tego błędu się ustrzec? Po pierwsze, jeżeli chodzi o rozmiar telefonu, jego gabaryty, nie ma innego wyjścia. Idziecie do sklepu i macacie, dotykacie. Może to być atrapa telefonu, ona da Wam mniej więcej pojęcie o tym, jak ten telefon będzie duży, jak jest ciężki, jak go się trzyma w ręku i jak możecie na nim palcami operować. A co do pamięci, po prostu kupujemy tę wersję modelu, czy też telefon z największymi pamięciami, na jakie nas stać. Czyli jeżeli mam na przykład do wyboru wersję 464A, 628, bierzmy 628. Może na tą chwilę nie będzie nam to potrzebne i może nie od razu to docenimy, ale używając smartfonu rok, półtora, dwa, zauważycie, że dobrze było mieć tej pamięci w nadmiarze, tak, nawet na początku. Ja bym zaryzykował, że nawet powinniśmy to zrobić, bo wiadomo, budżet przeważnie jest jakiś ograniczony. Nawet bym postawił na pamięć kosztem innych parametrów, tak, typu procesor czy aparat. Statystycznie myślę, że w 90% najpierw dopadnie nas ta pamięć, zanim zaczniemy narzekać na procesor. I tu dochodzimy do kolejnego błędu, który również często popełniamy. Po pierwsze, nie przyjmujemy sobie albo przyjmujemy zbyt ogólnie budżetu na telefon. Czyli nie robimy od razu założenia, że nie wydam więcej niż względnie. Jeżeli już sobie ustalimy, że mamy do wydania, załóżmy, 1500 zł, od razu musimy zrobić założenie, a nuż trochę dołożę. I musicie sobie przyjąć taką pewną poduszeczkę finansową. Ja bym proponował przy cenach do 2000, niech to będzie mniej więcej 10% wartości urządzenia, jako taki nadmiar, który jakoś przełkniecie, jakoś strawicie, może kosztem, nie wiem, przeoszczędzenia na wyjściu do knajpy czy czymś takim, po to właśnie, żeby kupić lepsze urządzenie, chociażby właśnie z nieco nadmiarową pamięcią. Czyli musicie stworzyć sobie budżet oraz budżet plus i z tym dopiero ruszyć do sklepu. A w sklepie możecie popełnić, moi drodzy, kolejny błąd. Tak, kolejny błąd i to jest błąd pod tytułem: panie, ale ten, po co panu ten telefon, ten jest fajniejszy, ten jest lepszy, ten jest nowszy, ten ma to, bardziej, a tamten tego więcej nie ma. I tak dalej. Tu musicie przyjąć sprzedawca w sklepie, czy to operatorskim, czy jakimś elektromarkecie, czy nawet w prywatnym małym komisie z telefonami, nie jest, kochani, waszym przyjacielem, naprawdę.
No chyba, że akurat to jest rzeczywiście wasz przyjaciel. To wtedy faktycznie on wam najlepiej. To wtedy wierać. Ma konflikt interesów. Nie, tak, to też by było. Ale to ja myślę, że na przyjaciołach nie należy zarabiać i jest spora szansa, że doradzi wam szczerze. Ty myślisz, no to. No ja tak uważam, tak? Natomiast sprzedawca w sklepie, którego nie znacie, no niestety waszym przyjacielem naprawdę nie jest. I po pierwsze, będzie wam wciskał to, od czego ma najwyższą prowizję, nie to, co jest dla was najlepsze, tylko będzie się starał pokierować rozmową z wami w taki sposób, abyście w zasadzie sami w pewnym momencie stwierdzili, że dobra, to jednak to jest coś dla mnie, a nie, to jest coś dla sprzedawcy, bo on ma od tego prowizję. I to działa zarówno w elektromarketach, jak i wszędzie, a w salonach. Dobry sprzedawca naprawdę jest to, dobry, tak? Tak, to nawet się nie kapniecie, kiedy on was omota. No, spotkałem wielu takich ludzi, którzy mieli taki samorodny talent po prostu, bo to nawet nie jest kwestia, że tam jakieś kursy czy coś takiego. Byli goście, którzy po prostu, no kurde, potrafiliby piasek Arabom sprzedać, naprawdę, no to tak... A węgiel Polakom, chociaż nie, to akurat nie jest najlepszy przykład. To wiesz, to... Jak teraz zapobiec omotaniu nas przez sprzedawcę? Po prostu być asertywnym. Proszę pana, ja chciałem model firmy X, bo taką firmę lubię i koniec. Ja chciałem telefon, który ma to, to, to i to i już. A zanim pójdziecie do sklepu, obejrzeć kilka różnych recenzji, poczytać serwisy, nie tylko nasz, różne serwisy i opinie w tych serwisach, albo pisane przez użytkowników, albo też pisane przez redaktorów, którzy testowali te urządzenia. Obejrzyjcie sobie zdjęcia, jakie robią te telefony i tak dalej. Dochodzimy jakby do punktu pierwszego, który w sumie nie wybrzmiał tak wprost, czyli powinniśmy wiedzieć, czego chcemy. Tak. A najgorszy błąd, jaki możemy w markecie popełnić, to jest podejść do sprzedawcy i zapytać się, co by mi pan polecił. To on wie, że wy już jesteście jego klientem. Tak, tego nie robić. Proszę pana, potrzebuję smartfon, który ma to, to, to i najlepiej, żeby to był smartfon firmy X. Ile mi pan da rabatu? Bo to też jest ważne pytanie i zanim pójdziecie do sklepu stacjonarnego kupić ten telefon, to sprawdźcie, czy na przykład w internecie, w tym nawet samym sklepie, nie kupicie go taniej. Bardzo często się zdarza, że oferta internetowa nawet tego samego sklepu jest dużo okazyjniejsza niż tak, ta w sklepie. Tak, miałem nawet takie okazje, że po prostu chodziłem do sklepu, patrzyłem sobie, po czym zamawiałem z odbiorem osobistym w tym samym sklepie i po 10 minutach odbierałem. To. Także nie dajcie się omotać sprzedawcy, no i nie dajcie się omotać, uwaga, następny błąd, błąd numer 4, magii liczb. To znaczy, nie myślcie, że aparat, który ma więcej megapikseli, będzie automatycznie lepszy. Zrobi wam lepsze zdjęcie. Nie myślcie, że z automatu zauważycie wyższe odświeżanie na ekranie, bo jeżeli ten parametr nie jest dla was istotny, to nie od razu zauważycie. Po jakimś czasie uznacie, że aha, coś tam jednak lepiej, ale nie tak od razu. Nie ma też się co napalać na ekrany o super wysokiej rozdzielczości, czyli QHD na przykład plus, kiedy nie potrzebujecie jej, bo nic takiego na tym ekranie nie oglądacie. Patrzycie na telefon głównie z daleka, a tak naprawdę to tylko na nim dzwonicie i ewentualnie sprawdzacie mail. Znaczy to wiesz, w ogóle nawet już nie o to chodzi. Jest taki nawet filmik na YouTubie akurat o monitorach. Jakiś kanał zrobił i tam to jest nawet naukowo wyjaśnione. Oczywiście tam każde oko jest trochę różne, tak samo jak każde ucho jest trochę różne. Natomiast jest minimalna rozdzielczość, która jest mierzona kątem. Jaki jest w stanie przeciętne oko rozróżnić. Dokładnie. I na podstawie tego można wyliczyć, z jakiej odległości, przy jakim rozmiarze ekranu, jaka rozdzielczość maksymalna jest w ogóle widoczna dla ludzkiego oka. Po prostu większych rozdzielczości już nie będziemy widzieć. Bo po prostu, bo ludzkie oko nie będzie w stanie odróżnić sąsiednich punktów. Po prostu to będzie dla niego bez znaczenia. Dokładnie. I w ten sposób można sobie wyliczyć, że po prostu no, że średnia odległość od telefonu do oka jest, nie wiem, z pół metra. No maksymalnie. No. Nikt nie ma metrowej ręki. Jeżeli tam wymiary ekranu są takie, to a takie, to jaka rozdzielczość jest taką graniczną? No oczywiście różnice zauważymy, ale dopiero jak zaczniemy dokładnie patrzeć z bliska, czego zasadniczo się nie zgadza robi. Się, tak? No nie można też w drugą stronę przesadzić oczywiście, bo zdarzają się urządzenia z tak podłymi ekranami, o tak marnej rozdzielczości, jeszcze nawet poniżej HD+, są takie, zdarzają się w sklepach te najtańsze smartfony. Wtedy to już rzeczywiście jest przesada w drugą stronę i wydaje mi się, że tu po prostu takim optimum jest, jeżeli kupujemy urządzenie poniżej w granicach
załóżmy 7 cali, ale wiesz, Full HD stycznie, też jest naprawdę. Kwestia taka, że rozdzielczość to oczywiście nie jest jedyny parametr, no, który dokładnie określa jakość obrazu, bo kontrast, jasność i takie inne rzeczy. To. Czasami lepiej mieć po prostu nawet ten poniżej HD+, który będzie miał pozostałe parametry przyzwoite, niż taki, który ma HD+, ale leży całkowicie, jeżeli chodzi o jasność i kontrast. Mówię o budżetowych, no bo tam wiadomo, no tam że już wyższa półka, wyższa no półka już... raczej, co by to nie było, to to ma wystarczającą do normalnej pracy rozdzielczość. Wspomniałeś też o aparatach. Generalnie to wcale nie jest tak, że jak mamy więcej megapikseli, to mamy, to będziemy robić lepsze zdjęcia. Dokładnie. Liczy się też rozmiar tych pikseli, czyli tak naprawdę wielkość, rozmiar matrycy fizyczna. Teraz zaczyna się moda na matrycę o wielkości 1 cala. I uwaga, one wcale nie mają ponad 100 megapikseli, tylko akurat te modele, które wchodzą teraz, mają 50. Coś to mówi. No i optyka. I obiektyw. Dokładnie. Dobra przysłona. Wtedy macie dobre zdjęcia, szczególnie przy słabym świetle. Na ten parametr zwracajcie uwagę, a nie ugledźcie tam magii tych megapikseli, bo to nie ma sensu. A, no jeszcze jedna rzecz, gdzie magia liczb działa, no to są te miliamperogodziny w baterii, które też są tylko przybliżeniem. To znaczy, to nie jest prawda, że telefon, który ma 5000 mAh, pochodzi nam dłużej niż ten, który ma 4000 mAh. Nie, bo to wszystko zależy od tego też, ile ten telefon będzie pobierał prądu, to kiedyś rozmawialiśmy, że na przykład, no, że wyświetlacze OLEDowe zasadniczo, co do zasady, będą pobierały mniej prądu niż zwykłe LEDy. Zgadza się. Większy wyświetlacz będzie brał więcej prądu niż mniejszy wyświetlacz i tak dalej, i tak dalej. Tak, mocniejszy, bardziej wypasiony smartfon z mocniejszym prockiem również będzie brał więcej energii i na przykład może się okazać, że w budżetowym, bardzo tanim smartfonie bateria o pojemności 3000 mAh wytrzyma więcej niż bateria 5000 mAh w topowym, wypasionym flagowcu, którym bawicie się non-stop. Wiesz, ile mój LG ma mAh? Mało. 1800. No, a wiesz, ile mnie wytrzymuje? No kilka dni pewnie. Tak, kilka dni. Dokładnie. Nie. A widzisz, ja mam 5000 i ładuję codziennie. No właśnie. Także tu po prostu w przypadku akurat baterii to już trzeba mierzyć, powiedzmy to wprost, siły na zamiary. Im bardziej dopasiony telefon, tym większą baterię mieć powinien akurat. Natomiast nie łapcie się na lep ogromnej baterii w bardzo słabym, mało wydajnym telefonie do podstawowych zastosowań, bo owszem, będzie trzymać dłużej, ale nie jest tam warunkiem koniecznym i niekoniecznie trzeba za nim dopłacać. Ale teraz pora na ostatni błąd, który nazwałem oszczędzaniem na siłę. Chodzi o to, że kupując smartfon, próbujemy zaoszczędzić na elementach, których braku będziemy potem żałować. I tutaj sztandarowy już przykład padł, zupełnie przypadkiem z ust Konrada, mianowicie wyświetlacz. Tak, AMOLED, OLED to jest coś, za co zdecydowanie warto dopłacić i nie warto oszczędzać na tym. I nie warto na przykład brać sobie aparatu fotograficznego w smartfonie, który ma więcej megapikseli, kosztem wyświetlacza. Słuchajcie, AMOLEDy są lepsze, koniec, kropka. A jak nie wierzycie, to idźcie do sklepu i popatrzcie na LCD i obok na AMOLEDa, a zauważycie różnicę. Ale kolejnymi rzeczami, na które proponowałbym Wam zwrócić uwagę i których proponuję nie pominąć przy zakupie, oczywiście uprzednio się zastanowiwszy, czy są dla Was istotne, a często o nich zapominamy. Sprawdźcie, czy telefon ma mini jacka, jeżeli go potrzebujecie. Czy ma gniazdo na kartę pamięci, jeżeli go potrzebujecie, a jeśli tak i jednocześnie potrzebujecie dual SIM-a, to czy są osobne gniazdka, czy jest slot hybrydowy, to jest również rzecz, o której wielu nabywców telefonów zapomina, a później budzi się z ręką. Także ma i ma kartę, i ma dual SIM, tylko że nie równocześnie. Tak? Tak, wiecie gdzie. Jeżeli zależy Wam na głośnikach stereo, to po pierwsze upewnijcie się, po drugie, jeżeli naprawdę Wam zależy na ich brzmieniu, to szukajcie smartfona, który ma symetryczne stereo, a nie takie, że jeden głośnik gra ten dolny, a drugi to udaje stereo ten głośnik w słuchawce, który normalnie służy do rozmów. No i tutaj bym też powiedział, że jeżeli Wam zależy na brzmieniu jakimkolwiek sensownym, to kupcie sobie telefon bez tego i dokupcie do tego po prostu głośnik zewnętrzny. Albo dobre słuchawki. Albo dobre słuchawki, no to zależy, do czego chcemy tego użyć, bo naprawdę... Tak, ale wiesz, są użytkownicy, którzy potrzebują głośników stereo w smartfonie. Okej, okay. Natomiast fizyki nie przeskoczysz i po prostu nie da się zrobić dobrych głośników w smartfonie. Po prostu się nie da, bo on jest za mały. Kolejne szczegóły, które powinny przykuć Waszą uwagę przy zakupie smartfona, to jest jego
Wodoszczelność i tutaj najlepiej, jeżeli ma IP69 albo IP68, wtedy macie sporą pewność, że jak telefon wpadnie Wam nawet do wody, to nic mu nie będzie. I drugi parametr, militarna norma wytrzymałości, czyli tam MIL-STD810G. Jeżeli ma, to dobrze, natomiast warto zapytać sprzedawcę, czy ma, bo to może być ten języczek uwagi, który przeważy szalę na wybór tego tudzież innego modelu telefonu. Znaczy, wodoszczelność to jest taka rzecz, której zasadniczo nie doceniamy, dopóki telefon nam nie wpadnie do wody. Dokładnie. I tu zwróćcie też uwagę na to, że podstawową wodoszczelność, czyli taką odporność na przypadkowe zamoczenie, zachlapanie telefonu, na przykład zalanie go wodą z butelki, kiedy sobie nalewamy do szklanki, oferuje ogromna część smartfonów, a producenci to rzadko komunikują, bo to nie jest ta najwyższa wodoszczelność, kiedy smartfon można zanurzyć pod wodę na pół godziny, tylko to jest taka na wszelki wypadek awaryjna wodoszczelność, na przykład IP52, IP54. To może być taki punkt, który przeważy i chodzi mi o to, żebyście nie zapomnieli o tych drobnych szczególikach, które jak już wybierzecie ekran, procesor, aparaty, wybierzecie prawie, że już macie decyzję, że kupujecie ten konkretny smartfon, no i możecie zapomnieć, kurczę, potem przychodzicie do domu, choroba, chciałem, żeby miał gniazdko na kartę pamięci, o kurczę, nie ma. No i jeszcze właśnie a propos tego, czego nie ma, zwracajcie też uwagę, czy smartfon ma w komplecie ładowarkę. Jeżeli jej nie ma, a na przykład wspiera szybkie ładowanie, a najgorzej jak jeszcze jakiegoś cudacznego chińskiego standardu, no to pamiętajcie, że wtedy do ceny smartfona trzeba doliczyć jeszcze koło stówki jak nic. I tu wracamy do punktu numer dwa, czyli budżetu i planowania budżetu z pewną rezerwą na wszelki wypadek. Na koniec jeszcze taka krótka rada. Nie spieszcie się z zakupem telefonu. Najpierw poszperajcie w necie, potem przejdźcie się do sklepu, pomacajcie raz, drugi, trzeci. Pomyślcie, ile chcecie wydać, pomyślcie, do czego ten telefon jest Wam potrzebny i na czym Wam tak naprawdę bardzo zależy. Nie dajcie Bo jeszcze no, musimy powiedzieć, że mówiliśmy o niedoszacowaniu, o błędzie niedoszacowania. No, ludzie też popełniają bardzo często błąd przeszacowania. Tak, w drugą stronę. Czyli po prostu kupują sobie telefon za naprawdę ciężkie pieniądze, jak dla nich. No bo dla każdego to ciężkie pieniądze oznacza cokolwiek trochę inną rzecz. Potem płacą te raty i szczerze mówiąc, okazuje się, że no, mają bardzo mocny telefon, z którego nie korzystają. Którego po prostu nie wykorzystują, no bo mają na przykład super aparat, a nie robią zdjęć, robią sobie selfiki czy coś takiego, no. Albo mają, nie wiem, gamingowy telefon, a nie grają. Albo, no tutaj można by bardzo dużo rzeczy mówić. Tak, trzeba sobie zdać sprawę z własnych potrzeb, aczkolwiek ten błąd jest mniej niebezpieczny, bo jak przeszacujemy, to cóż, przepłaciliśmy, ale mamy trochę lepsze urządzenie, które może zaspokoi nam w przyszłości nasze rosnące potrzeby. Znaczy on jest mniej niebezpieczny z punktu widzenia telefonu, tak. On jest bardziej niebezpieczny z punktu widzenia ogólnożyciowego, bo to na końcu no, może się wizytą komornika skończyć, wiesz. No, jeżeli sobie przeszacujesz oprócz telefonu jeszcze z telewizorem, samochodem i paroma innymi rzeczami. No to już rzeczywiście, wtedy tak. A ja bym jeszcze dodał, że jeszcze jest jedna rzecz. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. A tak, no. Kupiliśmy sobie smartfon mocno na wyrost i zobaczyliśmy, że jednak jest, o wow, jaki on jest, wow, lepszy od mojego poprzedniego. To pomyślcie, co będzie przy zakupie kolejnego, który będzie musiał być jeszcze lepszy, no bo raczej chcemy, żeby nam się życie polepszało, a nie pogarszało i mamy taką naturalną tendencję do, jeżeli rzeczy jakieś cyklicznie kupujemy jako nowe, żeby one były lepsze niż te nasze poprzednie. Naturalna sprawa. Nie dajcie się też tak do końca złapać w tą pułapkę i po prostu, wracając jeszcze raz z uporem maniaka, to powtórzę, planujcie i podejmujcie decyzje zakupowe świadomie i cóż, pozostaje mi tylko życzyć, żeby Wasze decyzje zakupowe były trafne, a pamiętajcie jeszcze o jednym, jeżeli macie jakieś pytania związane z różnymi telefonami albo z innymi kwestiami, które tu poruszamy, piszcie komentarz, postaram się odpowiedzieć. Tak, a w następnym odcinku spróbujemy zrobić case study, czyli odpowiemy na list czytelnika, jaki telefon wybrać. W temacie wyboru telefonu. Spróbujemy po prostu podejść do tego na przykładzie konkretnym, do tego, co Tak, tylko musimy chwilkę przejrzeć po prostu to, co jest aktualnie na rynku, żeby dobrze doradzić, a dzisiejszy film potraktujcie jako takie swoiste wprowadzenie w tą tematykę. Do zobaczenia. Cześć.